W żadnym wypadku tego nie żałuję. Miałem szansę na to, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. Uważam, że to było 50-50. Jeżeli miałbym stanąć przed tą decyzją jeszcze raz, to samo bym zrobił. Żałuję tylko tego, że jednak no nie powalczyliśmy. Nie powalczyliśmy tak jak sobie to wyobrażałem, bo uważam, że determinacją i dobrymi założeniami taktycznymi powinniśmy być w stanie przynajmniej jeden mecz z tych dwóch wygrać.